Jakaż dzisiaj jest piękna data. 1 kwietnia, czyli idealny dzień, żeby powiedzieć cokolwiek, a ludzie i tak tobie nie uwierzą. I tak oto nie mamy na kanale od 2 miesięcy i mogę powiedzieć, że miałem gorączkę, albo mogę powiedzieć, że na przykład, no nie wiem, byłem bardzo zajęty. Bo wcale to nie wygląda tak, że po prostu siedziałem w chacie i nie chciało mi się absolutnie nic zrobić. Mamy covida i mamy pandemię 2-tygodniową, która trwa już ponad rok. Halo, witam serdecznie. Jest to oczywiście Oskar i dzisiaj sobie pogadamy o najgłupszej dacie w internecie. Nie śpię jakoś od 20 minut i dowiedziałem się wielu głupot. Mianowicie na przykład to, że Leto wydaje płytę dzisiaj o północy, to, że La Casa de Papel sezon 5 wychodzi jutro, albo na przykład to, że nasz rząd chce karać kobiety za nieumyślne poronienie. A to się akurat dowiedziałem wczoraj. Tak czy siak, głupot jest całkiem dużo i tak naprawdę człowiek boi się żyć tego dnia, ponieważ nie wiadomo, co się może stać. Może być tak, że wyjdzie na ulicę i nagle jakiś prankster go zaatakuje i powie: ej, wpisuję ci mandat, bo nie masz maski na nosie. A, no tak, dobra, kończę z tymi żartami politycznymi. Witam serdecznie po 2 miesiącach przerwy. Moi drodzy, jak fajnie jest do was wrócić na kanał. No, co tam u was? Pamiętam, jak miesiąc temu nagrałem jeden film, w którym sobie przeglądałem grupkę facebookową i były tam komentarze po kroju: o, mam nadzieję, że już nie odejdziesz. No dobrze, nie poszło, nie? W sensie, to jest mój kolejny powrót z rzędu, albo pod rząd, jak to było. Możliwe, że teraz zostaję na dłużej, w sensie chciałbym w końcu coś ponagrywać dla was. Mam nawet w planach bardzo fajną serię z Minecrafta. I z okazji, że zaczynam sobie serię z Minecrafta, który pierwszy odcinek pojawi się już w niedzielę, to zapraszam was także równie serdecznie na streamki, które będą się z tej gry odbywały. Nie te daily streamy, na których nie mam je od lutego, ale takie streamy na moim kanale już. Zawsze chciałem robić coś innego niż gry komputerowe, ale jak zobaczyłem wyświetlenia na innym kanale niż ten, no to sobie odpuściłem. I w ogóle mam masę planów i właśnie wracając do tego, że dzisiaj jestem piękny 1 kwietnia, no to sobie mogę powiedzieć dzisiaj pełno głupot, na przykład to, że chcę być bardzo poważną osobą w internecie i w tym celu założyłem TikToka. Na szczęście jest to tylko i wyłącznie żart pima-aplisowy. Nie, a tak serio to nie wiem, czy coś będę tam wstawiał. Mam taką potrzebę, żeby iść sobie na nowe social media, bo te, które mam i które mi nie wypaliły, już się znudziły. Więc możliwe, że na TikToku pojawią się jakieś śmieszne filmiki, które będą trzymały nieco wyższy poziom od tych wspomnianych wyżej pranksterów. Tak czy siak, no, jest parę nowych pomysłów. Słuchajcie, na przykład kuchnia. Kto by chciał zobaczyć mnie, jak robię zupę chińską? W mojej głowie ta promocja brzmiała lepiej. Kiełbasa będzie absolutnie surowa, ponieważ no zapomniałem ją włożyć na patelnię, to był zbyt wielki chaos, żeby to wszystko ogarnąć, ale myślę, że surowa kiełbasa też się idealnie nada. Tak więc plany są naprawdę potężne i chyba to wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Tak, zdecydowanie to wszystko. A korzystając z okazji, że siedzę przed kamerą, a nie miałem takiej okazji od 2 miesięcy, chciałbym się pochwalić, że zdałem egzamin praktyczny. Ale nie na prawo jazdy. Zdałem egzamin kwalifikacyjny potwierdzający moje kwalifikacje w zawodzie, więc teraz jestem technikiem organizacji reklamy, więc jeżeli potrzebujecie jakiejś promocji, na przykład macie swoją wieś i chcecie w Stodole sobie stworzyć dyskotekę i zaprosić Zenka Martyniuka, jak to było w Kogel Mogel 3, to wiecie, do kogo się zgłosić. Więc to na tyle w tym materiale. Więcej miałem nic do powiedzenia. Dziękuję, do widzenia. Widzimy się na dniach. Widzimy się prawdopodobnie w niedzielę na tym wspomnianym Minecrafcie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może zrobi trochę więcej wyświetleń niż 5. Fajnie by było. Do zobaczenia, papa, cześć, ja byłem Oskar. Siema. Tym razem wracam na stałe. Chyba. Ej, w ogóle widzowie, wiecie, jakie są zalety krzesła obrotowego? Można zrobić na przykład tak.